Oddajemy odcinek około 6 km od Ostrowca Świętokrzyskiego do Ćmielowa. No i kto będzie z tego korzystał, kto będzie zadowolony? Na pewno mieszkańcy Ostrowca, na pewno mieszkańcy każdego odcinka łącznie przez Bodzechów aż do Ćmielowa. No i w perspektywie i docelowo także wszyscy, którzy tranzytem będą poruszali się od Ostrowca w kierunku wschodnim, w kierunku Ożarowa. A wszystkie warstwy konstrukcyjne mamy wybudowane od nowa. Ta istniejąca warstwa została zremiksowana i wybudowana z niej podbudowę, natomiast wszystkie warstwy bitumiczne są nowe. Nowe krawężniki, nowe chodniki, nowe oświetlenie, nowa kanalizacja deszczowa, która pomoże na tym płaskim terenie odprowadzić szybko wodę, żeby jeździło się bezpiecznie. Zatoki autobusowe, wiaty przystankowe. To jest bardzo ważny odcinek. Widać, że jeden z najbardziej obleganych chyba w północnej części województwa. Trasa 755. Bardzo już przed remontem zdewastowana, także była tu absolutna konieczność. 6,5 km, ogółem ponad prawie 30 milionów złotych, z tego 23 miliony to są środki unijne. Rozwiązaliśmy ważny problem komunikacyjny, udrożniliśmy w sposób nowoczesny, adaptując, modernizując ten odcinek drogi, przejazd. Odciążyliśmy drogę numer 9 i drogę 74, skróciliśmy czas przejazdu, otworzyliśmy i przedłużyliśmy ciąg drogowy od Kielc przez Nową Słupię, Ostrowiec do drogi 74 na Lublin.